czwartek, 8 lutego, Anna Tabaka. Dzień dobry, zapraszam na Silesia Flash. Jutrzejsze protesty rolników zablokują drogi w całej Polsce, także w naszym regionie. Rolnicy domagają się zmian w polityce Unii Europejskiej. Jednym z powodów wyjścia na ulicę jest też przedłużenie bezcłowego handlu towarami rolnymi z Ukrainą. Akcja jest zakrojona na szeroką skalę i oznacza poważne utrudnienia. Strajk zablokuje między innymi drogi w powiecie kłobuckim, Pawłowicach i Tychach, gdzie rolnicy będą protestować na DK 44 i DK1. Paweł Jędrusik. W województwie śląskim na razie wiadomo o kilku miejscach. Blokady dróg mają odbyć się m.in. w Tychach, Pawłowicach i Mikołowie, a także w niektórych miejscowościach powiatu częstochowskiego. Lista postulatów, z którymi idą rolnicy, jest długa. Wychodzimy z postulatami takimi jak zatrzymanie Zielonego Ładu, który w efekcie zdestabilizuje bezpieczeństwo żywnościowe w naszym kraju, jak i w całej Europie. Zatrzymanie napływu produktów rolno-spożywczych z Ukrainy. Prawidłowe oznakowanie towarów w sklepach tak, aby każdy konsument wiedział, z jakiego kraju pochodzi dany towar i jakie substancje konserwujące i chemiczne się w nim znajdują. Od Lizbony po Bukareszt w całej Unii Europejskiej protestują dziś rolnicy, a w centrum ich postulatów jest zmniejszenie obciążeń wynikających z zielonej transformacji. Na 4 miesiące przed eurowyborami Komisja Europejska idzie na ustępstwa. Wycofała m.in. projekt zakładający ograniczenie stosowania pestycydów w unijnym rolnictwie. W tej sprawie, w sprawie rolników i ich protestów, tak naprawdę wszystko jest w rękach komisarza Janusza Wojciechowskiego z Prawa i Sprawiedliwości, który jest komisarzem do spraw rolnictwa. I to od niego zależy, jak te przepisy będą się kształtowały, jak te negocjacje się potoczą. A to nie koniec, bo rolnicy zapowiadają, że jeśli ich protesty nie przyniosą skutku, będą kolejne i to jeszcze większe. Zaapelowali już do premiera Donalda Tuska. Panie premierze, ma pan 2 tygodnie na załatwienie z Ukraińcami sprawy. Jeśli nie, 20 lutego wychodzimy i blokujemy Polskę. Początek protestów, które odbędą się w regionie, zaplanowany jest przed południem, głównie w okolicach godziny 10 lub 11. Kampania wyborcza rozkręca się na dobre. W kolejnych miastach regionu pojawiają się nowi kandydaci, a także nieporozumienia. Tak jest na przykład w Zabrzu, gdzie poparcie lewicy dostała Agnieszka Rupniewska. To znaczy według jednych dostała, a według innych nie. Jak jest, sprawdzał Paweł Jędrusik. Agnieszka Rupniewska to tylko jedna z kandydatek na prezydenta Zabrza. W mediach społecznościowych pochwaliła się już poparciem lewicy. Po wielu rozmowach na temat programu, na temat tego, jak chcemy go realizować, co chcemy w mieście zmienić, doszliśmy do porozumienia i uważamy, że także lewicowe postulaty będą reprezentowane przez panią Agnieszkę Rupniewską. Władze wojewódzkie popierają, a miejskie nic o tym nie wiedzą. To znaczy słyszały, ale poparcia nie udzielały. Poparcie zostało udzielone bez świadomości władz miejskich. Dowiedzieliśmy się faktycznie z mediów społecznościowych kandydatki, że takiego poparcia udzielamy. Poparcie udzielił 18-letni działacz młodzieżówki, co jest dla nas sytuacją kuriozalną. Dowiedzieliśmy się o tym z mediów społecznościowych. Władze wojewódzkie tłumaczą się, że to one negocjowały to poparcie, ale bez konsultacji z władzami miejskimi. Także pani Rupniewska się z nami nie spotkała. Czy w Mysłowicach będzie bez zmian? Tego nie wiadomo. Wiadomo natomiast, że prezydent Dariusz Wójtowicz oficjalnie zapowiedział przed naszą kamerą swój start w wyborach. Mam nadzieję, że mieszkańcy docenią to, co zrobiliśmy w ostatnich 5 latach, a jeżeli chodzi o plany na przyszłość, to mamy bardzo wielkie plany. Mamy już pozyskane środki zewnętrzne na przebudowę kubaturową, przebudowę ulic, kąpielisko słupna, budowę schroniska dla zwierząt. Na to środki już są. Wśród jego konkurentów będzie m.in. Dorota Konieczny-Simela, radna Sejmiku Województwa Śląskiego. Startuję dlatego, że nie podoba mi się sposób, w jaki prezydent Wójtowicz zarządza Mysłowicami. Dwukrotnie zwiększył nasze zadłużenie, mamy najdroższą wodę w regionie, a mysłowiczanie po prostu przestają lubić to miasto. Dlatego też, właściwie kiedy idę przez miasto i widzę na przykład rozkopany i dwukrotnie przedłużający się remont torowiska, rozkopane kompletnie miasto, to myślę sobie, że tak się nie zarządza 70-tysięcznym miastem. O kolejną kadencję walczyć będą także prezydenci innych dużych miast, wśród nich Piotr Kuczera. Chcę kontynuacji rozwoju miasta Rybnika, chcę współpracy z naszymi mieszkańcami,
No i niech wygra demokracja, niech wygra najlepszy. Wiem jedno, że miasto Rybnik od 9 lat ma wyznaczone ambitne cele rozwojowe. Część została zrealizowana, część jest w trakcie. Zapraszam wszystkich mieszkańców do współpracy. O głosy mieszkańców Chorzowa powalczy Andrzej Kotala. Choć oficjalnie startu nie zadeklarował, to udało nam się ustalić, że będzie kandydował. Na razie jednak nie komentuje sprawy, choć poniekąd kampanię wyborczą rozpoczął od rozdawania pączków we wtorek. Już rozdaliśmy około 1000 pączków. Byliśmy w klubie seniora Pegas, byliśmy już w klubie seniora przy CIS-ie w Chorzowie II. Teraz odwiedzamy Dom Pomocy Społecznej przy ulicy Wandy. Jedno można powiedzieć na pewno, przez najbliższe 2 miesiące samorządowcy będą nam słodzić aż nadto. Jutro na Stadionie Śląskim mecz Ruchu Chorzów i Legii Warszawa. Największe utrudnienia będą po południu w Katowicach i Chorzowie. W zależności od natężenia ruchu może zapaść decyzja o całkowitym zamknięciu fragmentów ulic Katowickiej w Chorzowie i odcinka Chorzowskiej w Katowicach. Magda Sincewicz. Ale nie tylko. Problemy mogą wystąpić również przy Bocheńskiego, Brackiej, Złotej czy Gliwickiej. Nie lepiej będzie na zjazdach z autostrady A4 i DTS-ki. Z całą pewnością należy spodziewać się utrudnień w ruchu drogowym. Największe będą występowały pomiędzy godziną 16 a 20, kiedy te grupy piesze będą się przemieszczały w kierunku stadionu, w związku z czym należy się liczyć również z czasowym wstrzymaniem ruchu. Będzie to pierwszy mecz ligowej wiosny, w którym niebiescy podejmą mającą mistrzowskie aspiracje drużynę legionistów. Choć trudne, to chyba lepszych okoliczności na debiut trener nie mógł sobie wymarzyć. Pracy i tak wiedziałem, że trzeba będzie włożyć sporo. I to nie chodzi tylko o zmiany personalne, ale też o wprowadzenie pewnych określonych zasad modelu gry i tego, na co ja jako trener od lat zwracam uwagę. Natomiast trafiłem na grupę bardzo otwartych ludzi i mówię tutaj i o piłkarzach, i mówię o sztabie, mówię tu o pracownikach klubu, którzy też każdego dnia pokazują, jak ten klub jest ważny. Nawet wczorajsze spotkanie z kibicami, fantastyczne, to też pokazuje mi, w jakim klubie jestem, jak kibice kochają ten klub. Wiadomo, że do tej pory sprzedano ponad 30 tysięcy biletów. Stadion może pomieścić 54 tysiące kibiców, jednak na to spotkanie może ich wejść niecałe 41 tysięcy. Dla tych, którzy wejdą na Murawę w piątkowy wieczór, będzie to dodatkowy zastrzyk energii. Nie przystępujemy do tej rundy z głową zwieszoną, tylko wręcz przeciwnie. Myślę, że bardzo mocno popracowaliśmy, tak jak trener mówi, nie tylko na boisku, ale też w tych innych bardzo ważnych kwestiach. I mimo tego, że dołączyło do nas dużo chłopaków, to atmosfera jest naprawdę bardzo dobra i już widać po chłopakach, że nie mogą się tego jutrzejszego meczu doczekać. Tak jak i kibice, wśród fanów gości ma być duża grupa zaprzyjaźnionych z Legią kibiców Zagłębia Sosnowiec. Ci, którzy nie będą mieli szansy pojawić się na Stadionie Śląskim, będą mogli obejrzeć mecz za darmo w internecie. Retro Games Corner w Katowicach. Miłośnicy gier mogli dziś zagrać na komputerach, konsolach i automatach sprzed wielu lat. Muzeum Historii Komputerów i Informatyki udowadnia, że 30 lat w informatyce to tyle, co 3 wieki w architekturze. Tak dynamicznie zmienia się technologia. Retro Games Corner to przedtakt 12. Intel Extreme Masters w katowickim Spodku. Magda Sincewicz. Zaledwie dzień przed Intel Extreme Masters fani gier mogli spróbować swych sił w wyjątkowym miejscu. Siadając przed ekranem komputera, przenieśli się wspomnieniami do czasów dzieciństwa. Wszystko to dzięki specjalnie przygotowanemu z tej okazji Retro Games Cornerze. Możemy zobaczyć, jak wyglądał ten sprzęt. Wcale by się wydawało, że bardzo dawno temu wyprodukowany, a to raptem dekady, jeśli chodzi o tą ewolucję komputerową, więc zapraszamy najmłodszych i starszych, tych, którym może się łezka w oku z sentymentu troszeczkę też pojawić, dlatego że bardzo często to są komodory, komputery, które są komputerami naszego dzieciństwa. Dlatego też tak wielu dorosłych decyduje się odwiedzić to miejsce, by choć na chwilę przenieść się wspomnieniami do młodzieńczych lat. To także szansa na to, by pokazać najmłodszym, jak wiele się zmieniło. Pokazuje, jak wszystko idzie do przodu, jak to kiedyś wyglądało, mogę sobie porównać, jaka jest grafika, także to jest zupełnie co, dźwięk. No oni nie znają tego w ogóle, dyskietek, płyt CD nie znają, nie? Także wszystko jest już wirtualnie. Jak jednak widać, ci, którzy ze względu na wiek nie są w stanie mieć porównania, ochoczo podchodzą do nowinek z przeszłości. Oldschoolowe, ale wciąż wielbione, choć dość często błędnie oceniane. Na grach wideo ciąży takie
niesłuszne odium, że to jest prostacka rozrywka, a tak wcale nie musi być. Gry wideo mogą być fajnym zarzewiem do ciekawej rozmowy. Gry wideo mogą łączyć ludzi i budować więzi społeczne. Najbliższa okazja do sprawdzenia tego, czy to rzeczywiście prawda, już ten weekend. Początek Intel Extreme Masters w piątek 9 lutego. Kreple czy pączki? Dziś to nie dylemat, bo zjemy i jedne, i drugie. I jeśli w tłusty czwartek nie zjemy pączka, to stawiamy na szali naszą pomyślność, a któż by się na to narażał? W efekcie trudno się dziwić, że statystyczny Polak zjada 2-3 pączki. Prosta matematyka wskazuje więc, że skonsumujemy ich dzisiaj ponad 100 milionów. A tłusty czwartek nie tylko słodyczą stoi. Fatima Orlińska. To ten dzień, w którym spalanie kalorii schodzi na dalszy plan. Obserwując dziś otoczenie, można uznać, że ostatni czwartek przed Wielkim Postem to małe święto narodowe, ponieważ pączki zdominowały przestrzeń publiczną. Wołowina, grillowany oscypek i sos żurawinowo-chrzanowy. Tutaj nasze mięsko. Taki przepis na pączka jest niecodzienny, ale przecież nikt nie powiedział, że tłusty czwartek to wyłącznie słodkości. Wytrawny burger pączek serwowany jest w bielskiej restauracji wyłącznie w ten jeden dzień w roku, a proces przygotowania rozpoczął się już 2 doby wcześniej. Jest to pączek, który różni się od innych, ponieważ jest to pączek na zakwasie. No i jest to po prostu zakwas przednożytni, te pączki się długo garują, tam nasi piekarze się tym zajmują. I po prostu jest to pączek bardziej wytrawny. Mamy sosik po prostu na bazie żurawiny z chrzanem. Będzie rukola, orzeszki laskowe, mięsko, oscypek, boczuś. Oczywiście dla zwolenników tradycji autor wytrawnego pączka przygotował również wersję na słodko. Podobnie jak katowicka piekarnia z ponad 60-letnią tradycją, gdzie od środy po południu zwarta ekipa wykulała blisko 16 tysięcy drożdżowych wypieków. Długa kolejka klientów ustawiała się po niej od wczesnych godzin porannych. To jest jedyny dzień w roku, gdzie staram się jak najwięcej siły roboczej wykorzystać. Sam w nocy trochę dzisiaj pracowałem, także smażymy tylko i wyłącznie na smalcu. Ciasto drożdżowe oczywiście, na dzień głównie marmolada wieloowocowa i róża, różanek. Na dzień różanek, które jest bardzo popularne w tłusty czwartek. I ja myślę, najwięcej chyba sprzedamy na dzień różanego, który jest na topie. Być może fenomen tłustego czwartku wynika z faktu, że tego dnia pozwalamy sobie na więcej, czując niejako bezkarność wobec ilości zjadanych kalorii, co niewątpliwie przekłada się na dobre samopoczucie, przynajmniej w sferze psychicznej. Dlatego o uśmiech mieszkańców województwa śląskiego zadbały również ekipy telewizji TVS. Jest uśmiech, jest życzliwość, ludzie są troszeczkę zaskoczeni, że do nich przyjechaliśmy specjalnie z naszymi pączkami i też bardzo chętnie z nami rozmawiają. Odwiedzamy i Pszczynę, jesteśmy w Bielsku-Białej, w Lublińcu, w Ustroniu, w Strzelcach Opolskich, w Oleśnie, w Bytomiu, w Chorzowie oraz w Tarnowskich Górach. Różnica między pączkiem a kreplem nie wynika wyłącznie z nazewnictwa, bo aby kreplik był kreplikiem, powinien spełnić kilka warunków, co ściśle związane jest z tradycyjną recepturą. W Wiśle po raz 13 odbył się dziś konkurs na najlepszego beskidzkiego kreplika, gdzie jury oceniało nie tylko smak, ale i wygląd, także wysmażenie oraz dobór składników. Zaczynając od rodzaju mąki, od tego jak długo wyrabiane było ciasto, od tego jak się angażowaliśmy w wyrabianie tego ciasta, być może też od tego o której w nocy zaczęliśmy przygotowywać ciasto do wyrośnięcia, jak długo ciasto zostawiliśmy do wyrośnięcia. I to są te wszystkie tajniki, które nasi kucharze, nasze gospodyni domowe doskonale znają. Przede wszystkim musi być smażony na smalcu. Musi mieć dodanych kilka kropel spirytusu, a ten środek, serce kreplika, to muszą być domowe powidła śliwkowe. Musi być idealnie okrągły, z idealnym paseczkiem dookoła. Na podsumowanie tego słodkiego dnia test. Podobno nie da się zjeść pączka bez oblizywania się po nim. Kto nie sprawdził, ma jeszcze trochę czasu. Taki był czwartek. Do zobaczenia jutro.